Okej. Okay. W takim wypadku, ponieważ Khalid jest jednak z tych słabszych poniekąd, ma problemy z dźwiganiem. Wiadomo, nie może się przedźwignąć, jeszcze przepukliny dostanie. To jemu przekażę papiery. A w tym czasie Nira będzie identyfikować złom. Na przykład. To idzie błyskawicznie, jak widzę. Nie sądziłam, że sztylet plus jeden też zidentyfikuje tak łatwo. Ale różdżka i to, ten pierścień nie poszły, tak? Z płatka. Więc jak sobie z tym poradzić? Bo tutaj nie będę mogła odpocząć, prawda? Czy to jest jeszcze slot? Chyba już nie. Nie. No właśnie, tu nie mogę odpoczywać. No dobra, wykosztuję się na identyfikację. Niech wam będzie. Po 100 sztuk złota. Szaleństwo błazna. Pierścień niezdarności. No i oczywiście różdżka ognia. Ale po cholerę im był taki pierścień? Pytam ja się. Tak? A szaty ochrony przed ogniem nie ostrzegły ich przed... przed kulą ognia. I patrzcie. Ten koleś nie ma w ogóle problemu z kupowaniem rzeczy, które należały do jego kumpli. Yep. Uwielbiam to miejsce. Naprawdę jest tak przezabawne, że to jest po prostu czysta komedia. Okej. W tym miejscu zrobię zapis. To będzie 36 już. I porozmawiam z tym typem. Koleżko? A, strudzeni poszukiwacze przygód. Ulice tego miasta są pełne głupców, nieprawdaż? A dwoje największych z nich to Archeon i Nemfre, nekromanci, którzy walczą o bezużyteczne błyskotki o małej wartości. Zapewniam was, że z tego powodu będzie więcej problemów niż pożytku. Lepiej trzymajcie się od tego z daleka. Tak, koleżko? Aha. A, piękni poszukiwacze przygód. Ulice tego miasta... Tak, tak, tak. O! Ulice tego miasta są pełne głupców, nieprawdaż? A dwoje największych to Archeon i Nemfre. Nekromanci zgorzkniali z powodu utraconej miłości. Nemfre pożąda amuletu z krwawnikiem, który posiada Archeon. Archeon zaś marzy o onyksowym pierścionku, który ma Nemfre. Ukradnijcie te błyskotki i przynieście je do mnie, a może tych dwoje głupców odzyska w końcu spokój. Czyżby to była para nekromantów zakochana w sobie? Diabli wiedzą. No, pięknie. W każdym razie do nich również w końcu nas zaprowadzi los, że tak powiem. Ale zanim co, to pozwolę sobie skorzystać z dobrodziejstwa gospody w tym miejscu. Czego? Oj, a ty co? Ej, jesteście wojownikami i magami, zabójcami potworów, czy tak? Nie wszyscy jesteśmy magami, nie wszyscy wojownikami, ale każdy z nas ubił przynajmniej jednego potwora. Dlaczego pytasz? Na drogach pełno jest bandytów wszelkiej maści i rozmiarów, ale najbardziej przerażające są straszliwe hobgobliny. Zróbcie nam wszystkim łaskę i wypatroszcie im flaki. Sądzę, że zrobiłam to już wystarczająco wiele razy. Prosta sprawa. Szynkarz, dziewka służebna, brewlik. Chcecie whisky?
Serdecznie witam, serdecznie dopóki będziecie płacić rachunki. Wystrzegajcie się ciemnych zaułków, bo strasznie dostrzega większość rzeczy, które mają tam miejsce. Mogę coś dla was zrobić? W istocie. Masz alkohol, ale nic ponad to, co by nas interesowało w sumie. Dobra, i moment. Znikam. Właśnie, o to mi chodziło, żebyś się przeszła po tej okolicy. Nie, nic. To jest w ogóle fajne, że tutaj są takie wydzielone przestrzenie, które można sobie zasłonką zasłonić. I na przykład rozmawiać o interesach. Lub innych interesach. Nie pytajcie. Mi. Kurde, bida z nędzą. Straszna bida z nędzą. Ej, wynocha z mojej kuchni. Przeszkadzacie mi w robocie. Kiedyś będę gotował dla samego księcia. Może w pałacu rzadziej się biją i przynajmniej dadzą zjeść posiłek w spokoju. No tak. Odwieczny problem każdego pracownika. Przerwa na śniadanie. No, pięknie. Cyrdemak? Cyrdemac? What? What? Kim ty do diabła jesteś, facet? Czego? Znikam. Ale tak czy inaczej, nie spocznę dopóki nie przeszukam wszystkiego, nie dowiem się, co jest w waszych szafkach. Zbój. Ho! Serio? I Moen schowała się tuż pod ich nosami właściwie. No ale jak widać, co zbój to zbój. Tak jakby. A ty co? Masz coś do Imoen? Bo jeśli masz, to sorry Gregory, ale dostaniesz wpiernicz. Po tej stronie Kormyru. Dzień dobry, czy mogę cię zainteresować moimi wyśmienitymi towarami? Staram się utrzymywać rozsądne ceny nawet pomimo ostatnich kłopotów. Zobaczmy, co masz w ofercie. Magiczne przedmioty. Naszyjnik pocisków utracony dar. Nazwę naszyjnik zawdzięcza swemu jedynemu właścicielowi i Kaidzie Murnew, który poszukiwał porwanej córki. Niewielu zechciało pomóc zrozpaczonemu ojcu, ale przyjacielski i hojny mag wręczył mu ten przedmiot, wspierając go w ten sposób. Niestety, Ikaida, walcząc z bandytami na wiszącym moście, stracił naszyjnik, który wpadł do potoku Immer. Na szczęście, jak powiadają, okazało się, że naszyjnik nie był potrzebny do ponownego połączenia rodziny. I dobrze. Ale to daje... zaklęcie. No proszę. Kule ognia. Laska ślepego, czyli infrawizja. Mech. Amulet tarczy. Mech. Obrońca plus jeden. Może dla kogoś się przyda. Służę w płomiennej pięści. Serio? Nie zgadzam się z postępowaniem tej drużyny. Przecież nikt nie wzywał wcześniej. Okej. Dość tego. Jasne. Mam najlepsze ceny po tej stronie Kormyru. Bo ja chciałam to, prawda? Chyba tak. Gorion byłby dumny z waszego postępku.
No, nie wiem, sądząc po ostatnich wydarzeniach, to tak jak... Tak, nie za bardzo. Mamy pecha, Khalidzie. O właśnie, Lady Aleth Elendara. To jest właścicielka w ogóle tej gospody. Dobry wieczór, nazywam się Aleth i jestem właścicielką. Mam nadzieję, że elfia pieśń zaspokoiła wasze potrzeby, jakiekolwiek by one nie były. Na waszym miejscu ostrożnie podchodziłabym do reszty klientów. Wszyscy są ostatnio bardzo rozdrażnieni. Poza nieco dzikim wyglądem, wszystko wydaje się normalne. Czego mielibyśmy się obawiać? Elfia pieśń jest czymś w rodzaju schronienia dla mniej docenianych członków naszej społeczności. Zobaczycie, że miejskie straże zostawiają nas w spokoju, co nie oznacza, że jesteśmy pozbawieni ochrony. Nie pozwalamy na panoszenie się złodziejom, a pilnują tego sami klienci, którzy w końcu noszą broń nie od parady. Oczywiście czasem to skutkuje, a czasem nie. Obsługujemy wielu klientów, ale dbamy tylko o inteligentnych. Czego wam trzeba? Tak jest. No i w razie czego ona może sprzedać nam alkohol. Dobra, nie będę okradać ci przybytku. Hej, stary! Mogę w czymś pomóc, przyjaciele? Jeśli nie, to nie zwlekajcie i zejdźcie mi z oczu. Przerywacie mi zabawę. Przykro mi, żeśmy cię fatygowali, przyjacielu. Pójdziemy swoją drogą. Co takiego? Prosta sprawa. W ogóle kimże jesteś ty? Prosta sprawa. Witajcie! Znaczy, witajcie! Czy mogę zająć chwileczkę? Och, to takie podniecające. Och, chwileczkę, pewnie jesteście do tego przyzwyczajeni. A tak, no cóż, wy... Jakby tu zacząć? Czy jesteście do wynajęcia? Chciałem powiedzieć, że potrzebuję załatwić pewną sprawę, rozumiecie? Taką cichusza, jakbyście pewnie powiedzieli. Jak rozumiem, chcesz, żebyśmy zrobili coś, czym nie bardzo można by się potem chwalić. Chcę, żebyście dostarczyli mi pewną rzecz, która teraz znajduje się w rękach kogoś innego. Nie, żebyście mieli coś kraść. No dobra, macie coś ukraść, ale tylko jedną rzecz i nie chcę, żeby komukolwiek coś się stało. Nielegalne, co? I cóż zyskamy z podjęcia takiego ryzyka? Przejdźmy od razu do sedna sprawy. Na pewno należycie do śmietanki złodziejskiego stanu. Za dostarczenie jednej rzeczy zapłacę wam 500 sztuk złota. Żadnej mokrej roboty, macie tylko wziąć jeden przedmiot. Wspaniały wyczyn, taki o jakim śpiewają bardowie. Daj spokój przekupstwom, jesteśmy zainteresowani. Powiedz, co to za robota i ile chcesz zapłacić za podjęcie ryzyka. Och, to wspaniała błyskotka! Wspaniała, intrygująca mała zabawka z odległego lantan. Jak oni ją nazywali? Aha, teleskop! Cóż za zwodnicza nazwa dla tak wspaniałego dzieła. Powinno się je nazwać złocisty superdalekowizor. Drugiego takiego nie ma po tej stronie bezkresnego morza. Większość gnomów ma świra na punkcie świecidełek, ale ja nie gustuję w kamieniach szlachetnych. Ja wolę dotyk metalu i zawiłości skomplikowanych mechanizmów. Nie żebym rozumiał, jak to działa, ale takie coś nie może być zamknięte i skazane na zapomnienie. Zostało przecież stworzone, by go używać, trzymać w kochających rękach. Najlepiej moich. Gdyby ta rzecz należała do kogoś innego, to może dałoby się ją odkupić, ale to tyle coś jest na wystawie w Kamnacie Cudów, która jest częścią wielkiej komnaty świątyni Gonda, a ponieważ Gond jest patronem sztuki rzemieślniczej i wynalazków, jego kapłani czczą urządzenia mechaniczne i nie chcą rozstać się z oryginałem bez względu na cenę. Nawet nie potrafią tych rzeczy odpowiednio wykorzystać. Trzymają je za zamkniętymi drzwiami, a moje kochające ręce nie mogą nacieszyć się ich dotykiem. To tyle coś tam zostało stworzone po to, by go używać, a nie czcić. Nie chcę być nieskromny, ale tylko moje ręce są w stanie docenić jego wartość. Może i mógłbym kupić replikę, ale czy chcielibyście mieć kopię diamentu? To nie to samo. Mm. 500 sztuk złota, co? Nie jest to zła oferta, choć myślę, że stać cię na lepszą. To ryzykowny wypad, przyznaję. Może uda mi się wpłynąć na was
oferując magiczny przedmiot z mojej kolekcji. Trudno mi będzie rozstać się z jakimś skarbem, ale cóż, czy to wystarczy? No, to już jakiś początek, choć nie na tyle słodki, byśmy się pozbyli goryczy. Co dalej? Obawiam się, że tego byłoby za dużo. Wymienić dwa moje skarby na jeden to szczyt głupoty. Będzie tak, jak powiedziałem już wcześniej. Możecie się zgodzić lub nie. Trudna to sprawa, mały krętaczu, ale przyjmujemy wyzwanie. Cudownie! Ach, jakiż jestem zły! No dobrze, pozwolę wam się przygotować. Wejście do komnaty będzie nie lada wyczynem. Na pewno tacy doświadczeni złodzieje jak wy znają różne sztuczki, prawda? Sprawdzenie, kiedy zmieniają wartę i tak dalej. Och, gdybym sam mógł wziąć w tym udział. To takie podniecające, jak w pieśniach o bohaterach. Muszę już iść, ale znajdę was, gdy pojawią się pogłoski o kradzieży. Hihi, zbyt dużo emocji, jak na jeden raz. To już wszystko wiem w takim wypadku.